Inwigilacja. Wnikliwa obserwacja podejrzanej osoby lub grupy. To on. Jesteśmy obserwowani. Na ulicy. W metrze. Nawet we własnym domu. Niewidzialne oczy poszukują przestępców i terrorystów. Nowe technologie lokalizują ich, zanim zaatakują. To skomplikowane sieci monitorujące, systemy rozpoznawania twarzy. A nawet urządzenia namierzające, wszczepione w ciało. Technologie, które pokażą to, co niewidoczne. Elektroniczne ślady ujawniające naszą tożsamość. Zajrzymy za kulisy i odkryjemy tajemnice świata inwigilacji. Londyn, 7 lipca 2005 roku. Poranny szczyt w najbardziej monitorowanym mieście na świecie. Ponad 500 000 kamer obserwuje brytyjską stolicę. Mechaniczne oczy zerkają z każdego rogu. W ciągu jednego dnia przeciętny Londyńczyk jest filmowany przez ponad 300 kamer. Centrum Londynu otoczono szczelnym pierścieniem. Każdy numer rejestracyjny jest przekazywany do komputera, który śledzi poruszające się pojazdy. Idealne zabezpieczenie. W środowy ranek 3 miliony mieszkańców wsiada do londyńskich taksówek, autobusów i pociągów. Operatorzy monitoringu wizyjnego zwracają uwagę na podejrzane zachowania. Nie wiedzą, że czterech mężczyzn szykuje największy atak terrorystyczny w historii Wielkiej Brytanii. Zaparkowali samochód na peryferiach, z dala od kamer ulicznych. Do centrum zmierzają metrem. Mężczyzn łapie kamera, jednak wyglądają na zwykłych obywateli. Nikt nie wie, kim są, aż robi się za późno. W plecakach niosą materiały wybuchowe. Wsiadają do trzech pociągów metra i autobusu. O 8:50 trzema pociągami metra wstrząsa seria wybuchów. Godzinę później eksploduje autobus. Giną 52 osoby. 700 zostaje poważnie rannych. Scotland Yard rozpoczyna największe dochodzenie w swojej historii. Śledztwo może potrwać wiele miesięcy. Agenci, by znaleźć podejrzanych, oglądają setki godzin materiału. Jak to się stało, że zawiódł najbardziej rozwinięty system monitoringu na świecie? Odpowiedź kryje się w starym londyńskim magazynie,
To Westminsterskie Centrum Dowodzenia. To zaledwie fragment ogromnej sieci monitorującej całe miasto. W Zjednoczonym Królestwie mamy około 4 milionów kamer monitorujących. Jeśli jesteśmy w Londynie, Robert McAllister może śledzić niemal każdy nasz krok. Kiedy rano wychodzicie z domu i korzystacie z transportu publicznego, zarejestruje was monitoring. Jeśli idziecie chodnikiem, wchodzicie do sklepu lub czegokolwiek w obrębie Londynu, w którymś momencie złapie was kamera przemysłowa. Nikogo nie interesuje człowiek pijący kawę w kuchni. Ale jeśli zostanie uprowadzone dziecko, albo pojawia się ofiara, lub ktoś włamuje się do domu, wtedy każdy kocha tę technologię, z wyjątkiem kryminalistów. Monitoring wizyjny udowodnił swoją przydatność w zwalczaniu przestępczości. Interesuje nas ta grupa. Sierpień 2004 roku. Kilku mężczyzn podłącza elektroniczne urządzenie do bankomatu. Skanują karty i kradną numery PIN, a następnie opróżniają konta. Ekipa McAllistera wykorzystuje kamery, by ich ująć. Śledzą podejrzanych i kierują w ich stronę patrol policji, który zablokuje im drogę ucieczki. Samochód staje, a my otrzymujemy doskonałe zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Ruch został wstrzymany przez radiowóz. To jedna z wielu udanych interwencji, która może zakończyć się aresztowaniem podejrzanych. Oto potęga monitoringu. Codziennie obserwują nas tysiące par oczu Wielkiego Brata. Jednak i to nie wystarczy, aby powstrzymać terrorystę. Istnieją dwa poważne ograniczenia monitoringu wizyjnego. Trzeba wiedzieć, kogo szukać i mieć pracowników śledzących na bieżąco każdą minutę nagrania. Operator nie zidentyfikuje podejrzanego, którego się nie spodziewa. Nie można przewidzieć przestępstwa. Monitoring nie powstrzymał terrorystów, ale odegrał kluczową rolę w śledztwie. Szukaliśmy zdjęć 4 mężczyzn wśród tysięcy godzin materiału. Kamery uchwyciły terrorystów 9 dni przed atakiem. Są na stacji Luton. Potem zbierają się przy King's Cross. Wchodzą razem, ale wychodzą osobno. To potwierdza, że należeli do tej samej organizacji. Oto wyzwanie dla przyszłych urządzeń monitorujących. Wyszukać przestępców, zanim popełnią zbrodnię. Zwykła kamera tego nie potrafi. Obecnie istnieje bardziej skomplikowany system, jednak nie służy on do zatrzymywania terrorystów, tylko szulerów. Co rok do tej jaskini hazardu przybywa ponad 35 milionów gości. Kasyna w Las Vegas są nieustannie monitorowane. Niewiele osób zdaje sobie sprawę ze stopnia nasilenia inwigilacji. Hazard to wielki biznes. Gracze wydają tu ponad 6 miliardów dolarów rocznie. Oszuści mogą stąd odejść z milionami. Dlatego kasyna wykorzystują najbardziej zaawansowany system monitoringu. Każde odwrócenie karty, pociągnięcie dźwigni lub rzut kośćmi są rejestrowane przez niewidzialne oczy. Goście odwiedzający gigantyczne kasyno Aladdin wkraczają do skomputeryzowanego świata. Kontrolę nad nim sprawuje człowiek pozostający w cieniu. My ich widzimy, oni nas nie.
Bill Page jest szefem ochrony. Robi wszystko, aby jego ekipa nie była widoczna. Przeciętny człowiek, wchodząc do kasyna, nie rozgląda się. Jest pewnie oczarowany. Może zastanawia się najwyżej, do czego służą czarne punkty na suficie. Na pewno nie przypuszcza, że są to kamery. Raczej nie robią one dużego wrażenia, ale z wysokości 12 metrów można za ich pomocą odczytać godzinę na czyimś zegarku lub numer seryjny banknotu. Zdarzenia rejestruje 1000 kamer. Obejrzenie materiału zapisanego w ciągu doby zajęłoby jednej osobie blisko 3 lata. Nie można obejrzeć wszystkiego. Jednak taśmy mogą potwierdzić podejrzenia specjalistów. Ludzie często mają ochotę być nieuczciwi. Moim zadaniem jest zapobiegać tego typu incydentom. Oto mężczyzna grający w ruletkę. Spójrzmy. Raz jeszcze. Chcę postawić późny zakład. Taśma ujawnia, że mężczyzna kładzie sztony po zakończeniu obstawiania. Koniec zakładów, facet obstawia, bardzo bezczelnie. Oto subtelny przekręt w blackjacku. Mężczyzna zagina karty, aby je oznaczyć i zdobyć przewagę nad kasynem. Zagina wysokie karty. Składanie kart to ciężki grzech. Kasyna uznają to za oszustwo i usuwają każdego, kogo na nim przyłapią. Zmienia wynik gry. Kasyno nie lubi takich osób. W grze w kości wszystko z pozoru wygląda normalnie, ale wystarczy przewinąć taśmę. To nasza podejrzana, a to jej ofiara. Patrzcie na ręce. Kiedy mężczyzna się pochyla, kobieta podbiera sztony. Dzisiaj Bill namierza gracza, który nieustannie wygrywa. Pilnuj go. Zmienia stół. Ekipa podejrzewa, że to niepożądany gość. Niepożądany gość nie oszukuje, ale próbuje pokonać system. Kasyna usuwają takich ludzi. Jeśli ten mężczyzna jest niepożądanym gościem, mógł wcześniej pojawić się na taśmie. Page potrzebuje wsparcia, aby się tego dowiedzieć. Włącza system rozpoznawania twarzy. Sprawdźmy, czy jest w bazie danych. To kolejny skok technologiczny. Pomoże identyfikować ludzi sprawiających kłopoty. Wizerunek jego twarzy będzie opracowany przez stosowny program. Bill musi uchwycić odpowiedni kąt i oświetlenie, jeśli fotografia ma pomóc. Istnieje 80 głównych punktów pomiarowych twarzy. Komputer łączy je i mierzy odległości między nimi. Punkty tworzą wyjątkowy kod numeryczny zwany faceprint. Komputer porównuje faceprint podejrzanego z listą niepożądanych osób w kasynach na całym świecie. Jednak ostateczna decyzja należy do człowieka. To ten facet. Tym razem podejrzanym jest aktor testujący oprogramowanie. System rozpoznawania twarzy pomaga ekipie Page'a nakryć dwóch niepożądanych graczy raz lub dwa razy w tygodniu. Kiedy przyłapiemy kogoś na nielegalnej grze lub podejrzanym zachowaniu, sprawę traktujemy bardzo poważnie. Podobne systemy opierają się na obrazach wysokiej jakości i ludziach podejmujących decyzje.
Jednak w przypadku wybuchu bomb w Londynie, nawet gdyby zdjęcia terrorystów znajdowały się w bazie danych, śledczy nie dopasowaliby ich twarzy. Postaci były zamazane lub filmowane ze złych kątów. Naukowcy pracują nad nowym systemem monitoringu, który przeniesie rozpoznawanie twarzy na wyższy poziom. To trójwymiarowe wizerunki połączone z satelitarnym namierzeniem. Technika pomoże znaleźć każdego w każdym miejscu na Ziemi. Wyzwaniem pozostaje nie tylko odnalezienie twarzy w tłumie, ale identyfikacja osoby w każdym zakątku Ziemi. W tym laboratorium opracowuje się kolejny skok technologiczny. Ogromna kopuła tworzy trójwymiarowe obrazy, aby pomóc w identyfikacji osób praktycznie z każdego punktu. Obraz z telewizji przemysłowej pokaże policji przygotowania do ataku. Aby znaleźć terrorystów, śledczy musieli przejrzeć dziesiątki tysięcy taśm. Po zawężeniu poszukiwań znaleźli zdjęcia podejrzanych, były kiepskiej jakości. Nikt nie zwróciłby na nich uwagi. Specjalista od rozpoznawania twarzy, Hans Peter Pfister, wie, że zaawansowany system w przyszłości pomoże policji. Na stacjach metra kamery znajdowały się dość daleko i filmowały ludzi z bardzo dziwnych stron. Aby system rozpoznawania twarzy lepiej się sprawdzał, potrzebujemy bazy obrazów trójwymiarowych. Patrz w kamerę, zrobi ci kilka zdjęć. Pfister zna ograniczenia obrazów dwuwymiarowych. Programu nie zwiedzie przebranie, jednak nie zidentyfikuje on ludzi widzianych z boku. Naukowiec sprawdza system. Okulary nie zmylą programu. Tak samo wąsy, dziwna fryzura, a nawet broda. Jednak jeśli człowiek odwróci głowę, komputer nie rozpozna go, ponieważ nie zmierzy odległości między punktami pomiarowymi. Pfister oczekuje, że jego trójwymiarowa kopuła nauczy komputer, jak wygląda twarz z każdej strony. Umieszcza obiekt we właściwym miejscu, aby otrzymać idealny obraz. Kamery stworzą złożony wizerunek. Na twarzy zostaje odwzorowanych 64 tysiące charakterystycznych punktów. Kompletny obraz 3D zwany jest awatarem. Pfister może go obrócić lub zmienić położenie, aby przeprowadzić porównanie z bazą danych. Marzy, że pewnego dnia wszyscy przestępcy będą identyfikowani bez względu na kąt ujęcia. System 3D to ogromna nadzieja dla przyszłych dochodzeń w sprawach podobnych do zamachu w Londynie, gdzie kamery monitoringu uchwyciły twarze z boku. Nową technikę można porównać do inteligentnych kamer, które odnajdują twarze i zestawiają je z bazą danych. Przyszłym zadaniem urządzeń monitorujących będzie odnajdywanie przestępców, zanim wyrządzą komuś krzywdę. W pewnym laboratorium już pracuje się nad podobnym rozwiązaniem. Leć do Bostonu. W laboratorium w Massachusetts naukowcy ścigają przestępcę. Z kwatery FBI nadszedł portret poszukiwanego. Nazywa się Thomas O'Connor. To nasz facet. O'Connor zdefraudował setki milionów dolarów z banków na całym świecie. Naukowcy wrzucają zdjęcie O'Connora do bazy danych. Z pomocą systemu rozpoznawania twarzy powiązanego z milionem kamer internetowych na całym świecie rozpoczyna się globalne polowanie. Leć do Tokio.
każdym mieście kamery skanują ulice w poszukiwaniu zgodności danych. Londyn. Toronto. Agenci dostają cynk, że O'Connor właśnie dotarł do Nowego Jorku. Wszystkie budynki ukazują się w trzech wymiarach. Sprawdźmy banki. Komputer umiejscawia na mapie każdy nowojorski bank. Musimy się skupić na jednym obszarze. Przeczesują Times Square. Ale po O'Connorze nie ma śladu. Udają się do dzielnicy finansowej. O'Connora szukają tysiące kamer. I trafiają. Włącza się alarm. Kamera dostrzega O'Connora w korytarzu budynku. Wszedł tam kilka sekund wcześniej. Odszukali jego twarz pośród milionów innych. Z centrum dowodzenia wysyłają patrol policyjny i zatrzymują podejrzanego. To pomieszczenie jest fikcyjne, jednak pokazane technologie już istnieją. Nie zostały tylko ze sobą połączone. Kiedy to się stanie, żadna twarz się nie ukryje. W przyszłości system monitorujący nie będzie identyfikować jedynie wyglądu zewnętrznego. Już teraz niemal zagląda do środka ciała, szpiegując nie tylko to, co jest na nas, ale także w nas. Wzmacnia ochronę zapalnych rejonów świata. Na lotniskach krzyżują się drogi miliardów ludzi. To jedno z miejsc najbardziej podatnych na atak. Tutaj monitoring jest niezbędny. Przy kontroli granic oczy są najważniejsze. System rozpoznawania tęczówki to matematyczny wzór wykorzystujący do identyfikacji kolorową część oka. Zapomnijcie o tradycyjnych paszportach. Oko brata bliźniaka, a nawet własne drugie oko mają swój wyjątkowy wzór. Tęczówka jest jedynym wewnętrznym organem widocznym z zewnątrz i ma niezmienny wzór. To idealny paszport człowieka. Tęczówka dostarcza 10 tysięcy razy więcej danych niż odcisk palca. I jest wiarygodniejsza niż twarz. Umysł łatwo oszukać. To zdjęcie wiceprezydenta USA, stojącego obok prezydenta. Jednak oczy, nos i usta Dicka Cheneya zostały skopiowane z twarzy Busha. Trudno odróżnić jedną twarz od drugiej. Nie ma między nimi bardzo dużej różnicy. Twarze są do siebie zbliżone. Gdyby były tak różne jak tęczówki, miałyby po 6 nosów, 5 ust czy 3 oczu na przypadkowych pozycjach. Profesor John Dagman opracował metodę rozpoznawania tęczówki. Dzięki niepowtarzalności wyglądu tęczówki system Dagmana jest tak użyteczny. Jego matematyczne wzory pomagają namierzać ludzi. Kilka lotnisk w Stanach Zjednoczonych już korzysta z tej metody. Jednak największym jej użytkownikiem są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Każdy z tamtejszych portów, w tym główne lotnisko w Dubaju, wykorzystuje system skanowania tęczówki.
Zjednoczone Emiraty Arabskie zatrzymują nielegalnych imigrantów. 80% mieszkańców Emiratów pochodzi z zagranicy. Trwa kontrola imigrantów. Przybysze mający wizy zagraniczne są sprawdzani na czarnej liście w bazie 500 000 przestępców i ludzi łamiących przepisy. Dziennie skanuje się tęczówki blisko 7 000 osób. Skaner wysyła do oka niewidzialną wiązkę podczerwieni, aby zlokalizować i odizolować tęczówkę. Następnie przygotowuje jej wzór i tworzy algorytm zwany kodem tęczówki. W ciągu sekundy dokonuje porównań. Ma do dyspozycji 500 000 innych kodów z bazy i szuka zbieżności. Dzisiaj inspektor Ibrahim ma problem z mężczyzną przybyłym z Iranu. W mniej niż sekundę komputer przeprowadza 500 000 porównań i wskazuje, że tęczówka ma swój odpowiednik w bazie danych. Znajdują zgodność. Nie może wjechać do Zjednoczonych Emiratów, ma dożywotni zakaz. Mężczyzna znalazł się na czarnej liście, ponieważ próbował dostać się do kraju bez wizy. Tym razem zdradziło go własne ciało. Następnym lotem wróci do Iranu. System wskazał ponad 25 000 ludzi próbujących dostać się nielegalnie do Emiratów. Twórca metody rozpoznawania tęczówki zdaje sobie sprawę, że wykorzystywanie ciała do identyfikacji jest ryzykowne. Maszyny mogą nas automatycznie zidentyfikować, namierzyć tożsamość i monitorować. Różne kraje mają odmienne opinie na temat stopnia naruszania prywatności. Skanując tęczówkę, władze zaglądają do naszego ciała. Istnieje nowa technika inwigilacji, która niemal rozbiera nas do naga. To skanery ciała. Na tym zdjęciu kobieta jest prawie naga. Widać plastikowy pistolet i materiał wybuchowy ukryte na jej ciele. Kiedy urządzenie zostało na krótko uruchomione w Orlando, w prasie rozpętała się burza. Producenci skanera już pracują nad ukryciem ludzkiego ciała. Póki tego nie osiągną, rząd wstrzymał stosowanie tego urządzenia. Jednak skaner może nie tylko prześwietlać ludzi. Nieoznakowany van prześwietla cały parking. Skaner pozwala zajrzeć do wnętrza zaparkowanych samochodów. Nowa technika widzi przez metal i pokazuje substancje organiczne, jak ten materiał wybuchowy. Po atakach w Londynie śledczy otoczyli obszar, w którym terroryści zaparkowali samochód. Po otwarciu bagażnika dokonano istotnego odkrycia. W samochodzie znaleźliśmy więcej materiałów wybuchowych. Nie wiemy, kto jeszcze miał jechać tym samochodem i dokąd zabrałby ładunek. W wynajętym samochodzie ukryto 16 bomb domowej produkcji. Śledczy nie zdążyli zapobiec atakowi. Gdyby urządzenie zeskanowało samochód tuż po wjeździe na parking, można było uniknąć największego ataku w dziejach Wielkiej Brytanii. Skaner umiejscowiony na granicach to potężna broń przeciwko przemytnikom. W sekundę pokazuje przedmioty, których znalezienie zajęłoby celnikom kilka godzin. Przy zwykłym prześwietleniu tej ciężarówki z owocami z Hongkongu nie widać nic podejrzanego. Jednak skaner wykazuje heroinę.
to te jasne, białe pakunki ukryte w owocach. Urządzenie pracuje podobnie do rentgena, jednak pokazuje przedmioty, których zwykły rentgen nie widzi. Ciężarówka na granicy z Gwatemalą nie zawiera jedynie bananów. Wyraźnie widać nielegalnych imigrantów. Skaner Backscatter wysyła w stronę przedmiotu wysokoenergetyczną wiązkę promieniowania. Promienie przechodzą przez zwarte substancje, takie jak metal, ale odbijają się i rozpraszają, kiedy natrafią na obiekty o niskiej gęstości, takie jak banany czy ludzie. Cząsteczki promieniowania, rozpraszając się, ujawniają kształt obiektu, w który uderzają. Mimo że nowoczesne techniki mogą być inwazyjne, stosuje się je do wzmocnienia ochrony tam, gdzie to konieczne. Kolejnym wyzwaniem jest obserwacja całego miasta. Milionów ludzi, tysięcy miejsc. Nawet w nocy. Dokonują tego potężne urządzenia, które mogą dostrzec nawet to, czego nie powinny. Dwudziestego siódmego sierpnia 2004 roku trwa protest przeciwko Narodowej Konwencji Republikanów. Na ulicę wyległy tysiące ludzi. Tuż nad nimi, na 16 piętrze, mieszka producent muzyczny Jeff Rosner. Cieszy się ogromnym tarasem i rozpościerającą się z niego panoramą miasta. Dzisiaj ma randkę. To była sobotnia noc. Wpadła do mnie przyjaciółka. Wypiliśmy parę kieliszków wina, włączyliśmy muzykę. Po jakimś czasie Rosner z przyjaciółką wyszli na taras. Mężczyzna założył, że jest zupełnie sam. Taras to część penthouse'u. Wokół nie ma równie wysokich budynków. Jeśli stoję tu w nocy, nie widać mnie. Jednak dzisiaj Rosner i jego przyjaciółka nie są sami. Wkrótce staną oko w oko z przyszłością. Piętnaście kilometrów dalej. Wyjątkowa maszyna wyrusza na nocny zwiad. Jednostka lotnicza policji nowojorskiej zmienia noc w dzień. Mimo ciemności wykrywają wszystko, co dzieje się w Nowym Jorku. Nieoznakowany helikopter Bell 412 EP wart 10 milionów dolarów jest wyposażony w najnowszy sprzęt. Kamera pozwala patrolować Manhattan z wysokości setek metrów. Ekipa bierze udział w ponad 9 tysiącach misji rocznie. Jej szefem jest podinspektor Gallucci. Szukają śladów przestępstw oraz oznak działalności terrorystycznej. Staramy się zaobserwować wszystko, co niezwykłe w zapalnych punktach miasta. Przy prędkości ponad 130 węzłów w kilka minut przemierzają 15 kilometrów. Ekipa monitorująca przemieszcza się nad Brooklyn, śledząc trasę na mapie. Zbliżając się do portu nowojorskiego, włączają podczerwień i ożywiają niewidoczny dotąd świat. Wszystko, co emituje energię, samochód, człowiek, nawet kostka lodu odbija ciepło w formie cząsteczek światła.
Większość z nich ma tak niską energię, że są niewidoczne dla nieuzbrojonego oka. Śmigłowiec wyposażony jest w specjalną kamerę na podczerwień. Obiektyw wychwytuje energię, którą zamienia w sygnał elektroniczny. On z kolei jest przekształcany w obraz termowizyjny, wyświetlany na monitorze. Po zmroku nikogo nie powinno być na Liberty Island. Ekipa skanuje podnóże statuły, aby potwierdzić, że nikogo tam nie ma. Na specjalnie zaprojektowanej konsoli obserwacyjnej widzą prom przepływający setki metrów niżej. Ostatni przystanek w drodze do Manhattanu to most brukliński. Przybliżają obraz oddalony o 6 kilometrów. Komputer pokładowy pomaga załodze zaprogramować cel lotu w systemie GPS. W kilka chwil znajdują się na miejscu. Nigdy nie znudzi mnie latanie nad Manhattanem. Piękny widok. Jednak musimy pamiętać o naszym celu. To nie jest lot turystyczny. Każde ciało emituje ciepło. Śmigłowiec może namierzyć osobę z wysokości setek metrów, zwykle bez jej wiedzy. Sierpnia pod apartamentem Jeffa Rosnera odbywał się protest. Policyjny helikopter monitorował demonstrację. Obserwowaliśmy tłum. Zwykle monitorujemy dachy, aby się upewnić, że nie dzieje się na nich nic podejrzanego. Helikopter skanuje okolice. Tymczasem randka Rosnera się rozkręca. To był niezwykły wieczór, piękna noc. Policja filmowała dach po dachu. Żadnych oznak kłopotów. Nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Śmigłowiec nadleciał nad taras Rosnera. Kamera pokazała dwoje ludzi niezainteresowanych protestem. Filmowanie trwało blisko 4 minuty. Kilka miesięcy później do Rosnera zapukał reporter lokalnej telewizji i pokazał mu materiał. Wkurzyłem się. Tak nie wolno robić. Cieszę się, że istnieje technika, która może mnie chronić. Jednak nie powinna być niewłaściwie wykorzystywana. Przytrafiło się to właśnie mnie. Byłem podglądany. Nie mogłem powiedzieć: koleś, wyłącz tę cholerną kamerę. To moje życie, moja noc, zjeżdżaj stąd. Zdaniem Rosnera to było nadużycie. Policja miała inne zdanie. Nie zamierzaliśmy naruszać niczyjej prywatności. Policjanci chronią obywateli. Niektórzy ludzie uważają to za pogwałcenie swoich praw i wolności. Rzeczywistość się zmieniła. Żyjemy w świecie po 11 września. Po zaprezentowaniu materiału w wiadomościach niektórzy uznali, że jednak doszło do naruszenia prywatności. Technologie stają się coraz bardziej zaawansowane. To dopiero początek. Narzędziami obserwacji nie są jedynie kamery na podczerwień. Kontrolują nas nie tylko policjanci. Rządy, organa ścigania i korporacje wykorzystują przedmioty codziennego użytku, aby rejestrować nasze postępowanie.
komórki śledzą każdy nasz ruch poprzez wieże transmisyjne i satelity. Namierza nas komórka. Mieści się w kieszeni, rysując dokładną mapę naszych wędrówek. Prawie każde urządzenie, z jakiego korzystamy, od karty magnetycznej do drzwi, po bramki na autostradzie czy wyszukiwarkę internetową, pozostawia elektroniczny ślad. Urządzenia i systemy płatnicze pozostawiają za sobą ślady podobne do smug ciągnących się za samolotami. Współczesny monitoring wyłapuje te ślady i podąża naszym tropem, a nawet nas wyprzedza i przewiduje nasze przyszłe położenie. Żeby wykorzystać technikę zwaną eksploracją zasobów, przedsiębiorstwa i rządy wrzucają szczegóły z naszego życia codziennego do ogromnych banków danych. Wiedzą, gdzie chodziliśmy do szkoły, co kupiliśmy wczoraj, co nam dolega, ile oszczędzamy na emeryturę, a nawet co przeskrobaliśmy. Do tych informacji i wielu innych mają dostęp ludzie, którzy wiedzą, jak szukać. Zamiast jednego wielkiego sekretu, którego nie chcemy wyjawić, mamy miliony drobnych kawałeczków informacji tworzących nasz cyfrowy obraz, bardzo dokładny i przewidywalny. Rządy wykorzystują inwigilację do wzmocnienia bezpieczeństwa i prawa. Firmy tworzą profile naszych zachowań, aby podnieść sprzedaż produktów. Im bardziej wszechobecne są technologie, tym trudniej się ukryć. Ludzie są niezwykle przewidywalni. Jeśli wiesz, gdzie byłem o 15:15 przez ostatnie 250 dni, możesz się domyślić, gdzie będę o tej porze jutro. A jeśli wiesz, gdzie będę jutro o 15:15, możesz zrobić praktycznie wszystko. Urządzenia monitorujące są wszędzie. Być może najnowsze z nich nie będzie nas obserwować z zewnątrz. Zostanie umieszczone w naszym ciele, pozwalając odkryć nie tylko kim jesteśmy, ale także co robimy. Przyszłość inwigilacji widać wyraźnie w klubie Baja Beach w Rotterdamie. Lokal wygląda zwyczajnie, jednak taki nie jest. Do Baja należy elitarna grupa VIP-ów odróżniających się od innych klientów. Nie potrzebują identyfikatora ani gotówki na drinki czy przekąski. Aby wejść do klubu, muszą przyłożyć ramię do skanera. Dzisiaj dołączy do tej grupy 21-letni Rajoni Schutten. Tak jest wygodniej. Przynoszą ci drinki i jedzenie. Nie musisz biegać do baru. Zanim jednak będzie mógł wziąć udział w imprezie, udaje się do lekarza. W ramię zostaje mu wszczepiony elektroniczny chip. To system identyfikacji radiowej. Chip przekazuje sygnał radiowy odczytywany przez skaner. W 2003 roku głównemu prokuratorowi Meksyku i niektórym jego pracownikom wszczepiono podobny chip, aby zezwolić im na wstęp do obszarów wymagających szczególnej ochrony. Lekarz Rajoniego wszczepił już blisko 100 chipów. Na początku miałem wątpliwości. W końcu wszczepiam chipy zdrowym, młodym ludziom. Jednak to jest nasza przyszłość. Każdy mały chip ma swój numer. Skaner podłączony do bazy danych rozpoznaje daną osobę i nie tylko. Baza danych może zawierać nieskończoną ilość informacji. To igła, którą wszczepię chip. Urządzenie jest nie większe od ziarenka ryżu. Pozostanie w ciele Rajoniego do końca życia, chyba że postanowi usunąć je chirurgicznie.
Przed zabiegiem Rajoni zostanie znieczulony. Chip jest wszczepiony kilka milimetrów pod skórą. Jeśli zostanie umieszczony zbyt blisko mięśnia, dojdzie do uszkodzenia tkanki, a Rajoni będzie czuł urządzenie podczas ruchu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w ogóle nie będzie go zauważał. Po kilku sekundach jest po wszystkim. Czas na imprezę. Mimo że inni goście muszą płacić przy wejściu gotówką, Rajoni od razu zostaje zidentyfikowany jako VIP. Przechodzi do wydzielonej części klubu i wykorzystuje implant do zakupu drinka. Klub Baha to obraz nieodległej przyszłości. Już teraz niektórzy ludzie mają chipy z ważnymi informacjami zdrowotnymi. Prawdopodobnie wkrótce wszyscy będziemy mieć podobne urządzenia. Joe Van Galen, szef klubu, lubi obserwować wszystkich, zwłaszcza klientów VIP. Za 20 lat będzie to normalna sprawa. Po urodzeniu dostaniemy chip, który będzie nam towarzyszył do końca życia, zbierając o nas wszystkie informacje. W razie problemów będzie można go odczytać. Chipy identyfikacyjne to dopiero początek. W przyszłości będą połączone z systemem GPS, który zlokalizuje każdego o każdej porze dnia. Rodzice i właściciele zwierząt już wykorzystują jednostki GPS, aby namierzać dzieci lub pupilów. W Stanach Zjednoczonych jest w ten sposób monitorowanych blisko 7,5 tysiąca przestępców. Trwa miniaturyzacja urządzeń. Mimo że nie można jeszcze dostać implantów z GPS-em, w niedalekiej przyszłości każdy przestępca, a nawet każdy obywatel będzie miał swój chip identyfikacyjny. Kiedyś były fantastyką naukową. Dzisiaj takie technologie stają się rzeczywistością. Im bardziej są niesamowite, tym więcej wzbudzają kontrowersji. Społeczeństwa na całym świecie walczą o wyznaczenie granicy między inwigilacją a zachowaniem prywatności. Ustawa, którą mam przed sobą, pomoże z wyprzedzeniem zidentyfikować, zlikwidować lub ukarać terrorystów. Kilka miesięcy po atakach na Twin Towers prezydent Bush w tajemnicy wydał polecenie podsłuchiwania bez nakazu niektórych rozmów telefonicznych Amerykanów. Pod względem technicznym podsłuchiwanie nie jest trudne. Prawie każda komórka, fax czy mail przechodzi przez sieć wieży telekomunikacyjnych i satelitów. Dane mogą zostać przechwycone przez anteny lub satelity szpiegowskie. Stany Zjednoczone mają ponad 30 tysięcy podsłuchiwaczy rozsianych po świecie, pracujących z co najmniej 100 satelitami szpiegowskimi. Co 3 minuty zbierają informacje mogące zapełnić bibliotekę Kongresu. Rząd twierdzi, że technologie nas chronią, ale dokąd to wszystko prowadzi? Władze twierdzą, że należy inwigilować niebezpieczny i skomputeryzowany świat. Jednak nawet 500 000 kamer nie zapobiegło atakowi w Londynie.
Nowe technologie, takie jak implanty, skanowanie tęczówek. Czy systemy rozpoznawania twarzy mogą namierzyć każdego, kto popełnił przestępstwo? Lub nielegalnie przekroczył granicę? Jednak mogą także naruszać naszą prywatność. W przyszłym świecie globalnej inwigilacji nie będzie można się nigdzie schować. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus M Studio. Tekst Agnieszka Figlewicz, czytał Maciej Orłowski.